Tajemnice to coś, co ma chyba każdy serial, w tym także Ninjago, a w Powstaniu Smoków jest ich wyjątkowo dużo i jedna z nich została zdradzona chyba w najgłupszy możliwy sposób, jaki tylko się dało. Na pewno kojarzycie coś takiego jak Shatterspin, jest to nie tylko nowa technika walki, w polskim dubbingu jest to Strzask Kobyt, ale także nowa seria komiksów o Garmadonie, która opowiada o jego przygodach w Wildness w czasie wojen z wężonami, kiedy miał swoich uczniów i musiał zmierzyć się z klanem Wilczej Maski, Królem Lajkanem, Zaydenem Kainem, no i jeszcze innymi przeciwnikami, w tym także prawdopodobnie z Mistrzem Rasa, bo jeśli nie jest nim Zayden Kane, to jest nim to oto oko, które widzicie na okładce pierwszego wydania, na alternatywnej okładce pierwszego wydania, która wczoraj nam się ukazała. No, co ja mogę powiedzieć? Jeśli kojarzycie Hobbita czy Władcy Pierścieni, to na pewno kojarzycie też Saurona i to jego oko w tej wieży. I wszystko wskazuje na to, że tutaj mamy podobną sytuację i to oko po prostu wygląda jak coś, co przemawia do Lorda Rasa i... No, szczerze nie mam pojęcia, czy coś innego teraz to przebije. To jest największy faworyt do bycia Mistrzem Rasa, wiem. Jakieś głupie oko otoczone czymś, no. Miejmy nadzieję, że należy do kogoś bardzo potężnego, kogo my w samym serialu zobaczymy i który będzie walczył z naszymi ninja, bo tego przecież chcielibyśmy zobaczyć, a nie tylko jak, no, przekazuje jakieś sygnały swoim wojownikom, bo to by było bardzo, bardzo nudne i byłby to chyba najbardziej zmarnowany potencjał historii. Do kogo należy pojęcie? Nie mam, może do Oni Źródła, może do Zaydena Kane'a, ciężko powiedzieć. W każdym razie wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują nam, że to właśnie z tym czymś gada sobie Lord Ras i to coś jest jego mistrzem. Ale na ostateczne potwierdzenie lepiej trochę poczekajmy.